Poprzedni rok niemal dla wszystkich dziedzin życia był przełomowy w wielu aspektach. Szczególnie dotyczyło to służby zdrowia, a w tym i Bolesławskiego Szpitala Powiatowego. Stał się on bowiem wtedy jednym z kilkudziesięciu w kraju szpitali dedykowanych leczeniu COVID-19. W marcu, 16 marca otrzymaliśmy decyzję wojewody dotyczącą funkcjonowania szpitala jako szpital jednoimienny. To wszystko było podyktowane pandemią rozwijającą i szalejącą po całym świecie tak naprawdę. Ta decyzja skutkowała m.in. zamknięciem innych oddziałów szpitalnych poza zakaźnym. Dotyczyło to m.in. oddziału pediatrycznego. Ale już od początku tego miesiąca oddział ten jest otwarty i działał już będzie w pełnym zakresie. Kierownikiem oddziału została lekarz pediatra i neonatolog Aleksandra Kopczyńska. Do zespołu dołączyło też dwóch pediatrów i rezydent. Obecnie trwa doposażanie oddziału w aparaturę przeznaczoną do szybkiej diagnostyki. Na prace modernizacyjne i zakupy sprzętu dla oddziału dziecięcego przeznaczono 600 tysięcy złotych.